Czy ubrania oversize'owe to trochę workowate ubrania? Tak, ale mimo wszystko potrafią fantastycznie urozmaicić stylizację. Jeżeli nie jesteś pewna, jak je nosić, jak najlepiej dobrać je do swojego typu sylwetki, zapraszam na dzisiejszy wideoporadnik. Jeżeli mamy ustalone, że nosząc ubrania oversize możesz być posądzona o noszenie workowatych ubrań, to możemy teraz przejść do tego, że potrafią one być fantastycznie stylowe. Jeżeli świetnie dobierzemy je do swojej sylwetki, to wspaniale urozmaicą Twoją garderobę. Zaczniemy od tego, czym jest oversize. Oversize to ubrania, które w zależności od tego oczywiście, jaką są dokładnie częścią garderoby, czy to marynarka, bluzka, spodnie, sukienka, są ubraniami o tak zwanej przeskalowanej formie. Czyli są duże, można by było powiedzieć. Mają przesunięte linie. I te linie to może być na przykład przesunięcie linii, jeżeli chodzi o szycie tutaj. Może być przesunięcie linii, to znaczy, że coś jest wyjątkowo szerokie, albo ma wyjątkowo obniżony krok, albo jest wyjątkowo długie, to wszystko możemy nazwać oversize'em. Oversize możemy nosić w różnych proporcjach, ponieważ możesz wybrać cały strój oversize, czyli taką sytuację, kiedy masz dużą górę i duży, długi dół. To mogą być spodnie, które są szerokie i długie, a to może być spódnica i te doły mogą być zestawione z bardzo obszerną, taką właśnie przeskalowaną górą. Możesz też nosić sukienki i oczywiście te sukienki oversize mogą być długie, mogą być krótkie, mogą mieć krótki rękaw albo długi rękaw. I w zależności od tego, na co się zdecydujesz, na jakie zestawienie, no to mogą to służyć albo nie służyć. Na pewno musimy ustalić jedną rzecz. Oversize będzie powiększało Tobie sylwetkę. Niektórzy nazwą to pogrubieniem, natomiast ja nie bardzo lubię to określenie, ponieważ ono jest dla mnie takie pejoratywne. Jeżeli natomiast pomyślę o tym, że chcę pokombinować z formami, chcę odbić ubranie od swojego ciała, to wydaje mi się już to być trochę ciekawsze. Czyli powiększanie pewnych elementów Twojego ciała, pewnych fragmentów Twojego ciała, może mieć takie znaczenie stylizacyjne, bo przecież nie wszystkie musimy zawsze dążyć do tego, żeby wyglądać najszczuplej, najbardziej lekko i najbardziej smukle. Pomimo tego, że wiele osób tak by od nas chciało. Natomiast my możemy decydować się na to, że mamy to w nosie i na przykład będziemy nosić przyduże spodnie albo przyduże, oczywiście w cudzysłowie, bo jest to zabieg celowy, a nie dlatego, że na przykład schudłyśmy i mamy coś na sobie za duże. Możemy się w tym fantastycznie czuć. Chciałabym zrobić trochę takiego wprowadzenia teoretycznego, czyli z punktu widzenia typów sylwetek, dla kogo takie fasony oversize są, a dla kogo nie. Oczywiście zależy to jak najbardziej od tego, na jaką formę oversize'a się zdecydujemy. Ale gdybym miała zacząć tak od takiego total looku oversize, czyli właśnie mamy dużą górę, na przykład duża bluza zestawiona z dużymi spodniami, no to najlepiej takie fasony będą prezentowały się na tych kobietach, które są wysokie i szczupłe. Czyli można by było powiedzieć, że sylwetkowo będzie to na pewno sylwetka I oraz wszystkie sylwetki, które są wysokie i w małym rozmiarze. Najczęściej to będą sylwetki S, sylwetki T, sylwetki H. One najczęściej, oczywiście sylwetki A jeszcze, zapomniałam, sylwetka A. I one oczywiście najczęściej będą poprzez swój wzrost, który wyciągnie ten oversize, będą najlepiej wyglądały. Dla kogo w teorii najgorsze, czyli tak najbardziej powiększające będą fasony oversize? Na pewno dla tych osób, które mają niski wzrost i jakiś rodzaj krągłości. Tu nie chodzi o to, że trzeba być jakimś wielkim oversize'em i mieć bardzo duży rozmiar. Wystarczy być na przykład sylwetką Y, która ma 1,58 m wzrostu
Już fasony oversize mogą być dla nas przytłaczające, jeżeli potraktujemy je oczywiście w takim total looku, jak wspominałam. Bo tak naprawdę, jeżeli pomyślimy sobie o fasonach oversize w kategorii takiej, że jednak pomimo tego, że jakaś część naszej sylwetki jest zakryta tym takim przeskalowanym ubraniem, ale część jest odkryta, no to już możemy pokombinować zdecydowanie bardziej. Bo przecież możesz zdecydować się tylko na jeden element oversize, czyli na przykład założyć przylegającą górę, ale obszerny dół. Czy to będzie spódnica, czy to będą spodnie, nie ma to znaczenia. No i wtedy na przykład, jeżeli jesteś sylwetką z sporym biustem, szerokimi ramionami, czyli prawdopodobnie jesteś Y-kiem, no to wtedy ten obszerny, oversize'owy dół zrównoważy Ci sylwetkę i będzie to świetny zabieg. Możesz zrobić oczywiście na odwrót, to znaczy, że założyć przylegający dół, ale dużą górę. I to najlepiej sprawdzi się przy równoważeniu sylwetki A. Ale oczywiście wszystkie inne sylwetki również mogą nosić fasony oversize i tutaj, i tutaj. Pamiętaj tylko, że w przypadku całościowego oversize'a jest najtrudniej, ale w sytuacji, kiedy zdecydujesz się na dodanie lekkości w jakiejś części sylwetki, będzie zdecydowanie lepiej. No bo przecież możemy wybrać, i to będzie takie najbardziej bezpieczne rozwiązanie, jeżeli te przeskalowane fasony Ci się podobają, najbezpieczniej będzie wybrać coś, co jest przy ciele, jeżeli chodzi o Twoje ubranie, ale na przykład zdecydować się na oversize'ową kurtkę albo marynarkę, ponieważ ona tylko doda jakiejś takiej ciekawej formy do całego Twojego zestawu, ale już pomimo tego teoretycznego powiększenia nie będzie taka przytłaczająca, jak gdyby to była oversize'owa kurtka zestawiona jeszcze z oversize'owymi spodniami i koszulką czy bluzą. Druga sprawa jest taka, że dużo zależy też od tego, jaki dokładnie fason ma dana rzecz, no bo przecież oversize'owa góra i obojętnie czy to będzie t-shirt, czy to będzie bluza, czy to będzie sweter, mogą mieć na przykład bardzo otwarty dekolt. Jeżeli masz otwarty dekolt, to dodajesz lekkości, podkreślasz szczupłość szyi, czyli tutaj ściągasz ten ciężar, którego ten oversize będzie dodawał. A jeżeli na przykład jeszcze w przypadku długich rękawów podwiniesz je, podciągniesz, no to dodatkowo dodasz lekkości tutaj, czyli pokażesz szczupłość w okolicy szyi, pokażesz szczupłość w okolicy nadgarstka, przedramienia i wtedy będzie już całość wyglądała lżej. Jeżeli będziesz miała sukienkę oversize, ale taką, która będzie dość krótka, obojętnie czy to będzie mini, czy to będzie coś takiego w okolicy kolana, dodatkowo jeszcze z dużym dekoltem, no to ta przeskalowana forma jakby na całej Twojej sylwetce znowu będzie wyglądała ciekawie, ale nie będzie za bardzo przytłaczająca. Także podsumowując ten temat, mogłabym powiedzieć, że zabudowując oversize'em całą sylwetkę, najbardziej się powiększamy. I to nie będzie robiło nic złego tym najwyższym i najszczuplejszym kobietom. Natomiast jeżeli nie jesteś wysoka, albo nie jesteś najszczuplejsza, to dalej możesz korzystać z oversize'ów, ale już dodając punkty lekkości, czyli na przykład decydując się tylko na górę albo tylko na dół, albo właśnie odsłaniając szczupłe elementy swojego ciała, czyli na przykład szyja, przedramiona, nadgarstki i kostki stóp. A jeżeli interesują Cię takie tematy i chciałabyś je zgłębiać na tyle, żeby zostać stylistką, to daję znać, że już niedługo, bo 19 sierpnia, spotykamy się na bezpłatnym szkoleniu, które nazywa się Pierwsze kroki stylistki, czyli jak przekuć swoją pasję w biznes, no i zarabiać na tej stylizacji. Także jeżeli chciałabyś zacząć, albo już zaczęłaś, ale nie idzie Ci najlepiej, to koniecznie zapisz się, pobierz swój bilet za 0 zł. Link do spotkania jest oczywiście w opisie tego wideo. No i koniecznie daj mi znać, czy nosisz oversize'y i czy nosisz je w takiej właśnie bardzo dużej formie, lubisz total looki oversize'owe, czy może korzystasz, tak jak ja, tylko czasem z jednej formy, podkreślając swoje szczupłe elementy, a każda z nas ma takowe, bo zawsze mamy szczupłą szyję, szczupłe przedramiona i szczupłe kostki, więc przekonuję Cię do tego, żebyś czasem pokombinowała, odbiła formę ubrania
od swojego ciała i w ten sposób dodawała właśnie trochę takiej nonszalancji do swoich codziennych stylizacji. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to koniecznie kliknij. Będą pojawiały się oczywiście coraz to nowe nagrania na moim kanale i kliknij też w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Także dziękuję Ci bardzo. Pamiętaj o naszym bezpłatnym szkoleniu dla przyszłych stylistek. No i cóż, zachęcam Cię do kombinowania z formą, tym bardziej, że zbliża się taki sezon, kiedy te duże bluzy, duże swetry, długie spodnie będą już wjeżdżały do naszej szafy. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!